przekazać pasję. Pasję do gór, pasję do zdjęć, pasję do życia, pasję do podróży. Bardzo, bardzo, bardzo duże wyróżnienie. Bardzo przyjemnie mi się fotografowało gminę Wisznica, no i przy okazji tego powstała propozycja, żeby zrobić wystawę fotograficzną. No właśnie, gmina Wisznica, fotografia i te pana prace. Jakie to są prace, jakie tematycznie i jaka jest ta gmina Wisznica na pana zdjęciach? Na pewno przyrodnicza, pejzażowa. Tutaj mieszkam zawsze, to jest po mojej rodzinnej stronie. Tak jest. No i to jest takie moje miejsce, w które uwielbiam wracać. Pomimo moich podróży, wyjazdów, pracy, tutaj przyjeżdżam, odpoczywam. To jest taka ostoja dająca radość, taki dom. Mała ojczyzna. Myślę, że może być interesująco, jeśli chodzi o zdjęcia z lotu ptaka. Ostatnio zajęłam się troszeczkę fotografowaniem drona i to było coś dla mnie nowego, zupełnie powiedzmy innym takim przeobrażeniem. Inne spojrzenie. Nawet nie spodziewałem się, że miejsca, które znam od takiego małego dzieciaka, wyglądają z tej perspektywy zupełnie inaczej. A to, co widzimy z tyłu tutaj? To są takie klatki z mojego życia, trochę pejzaży z podróży, z wyjść w góry, trochę mojej pracy, trochę zdjęć powiedzmy artystycznych, studyjnych. Jest dzisiaj i białe wino, i czerwone wino, i są wspaniałe zdjęcia. I są artyści, i jest pan Michał Moryl, i są jego zdjęcia, i śpiewała Kinga, także mamy dzień pełen wrażeń. Wystawa zdjęć Michała Moryla, migawki z życia, pokazuje różne chwile z życia, a także pejzaże gminne. Także zapraszamy do oglądania. Wystawa będzie jeszcze około miesiąca czynna. Jutro też można przyjść obejrzeć, w następną niedzielę. Centrum Kultury Chrześcijańskiej będzie otwarte. Zapraszamy. Tak, tak. To miejsce jest wskazane, o tym świadczy ta dzisiejsza wystawa, z czym chcemy szczególnie promować lokalnych artystów. I to miejsce do tego służy. I między innymi dlatego jest to wystawa Michała Moryla, która pochodzi z Chorodyszcza, z naszej gminy. Mamy plany na wielu lokalnych artystów, nie tylko plastyków, nie tylko sztuk wizualnych, ale także osoby śpiewające, grające, wystawy. Jesteśmy otwarci na różne rodzaje sztuk przepięknych i mamy nadzieję, że tutaj będzie się toczyło bogate życie kulturalne. Ja myślę, że lokalne i może nawet szerszej, bo o tym myślimy, żeby zapraszać tu artystów przede wszystkim z Wisznic i pokazywać to, co mamy, tak jak dzisiaj. Michał Moryl, migawki z życia, fotograf stąd pochodzący, z naszej gminy, w tej chwili mieszkający w Siedlcach. I z jednej strony jego migawki z życia, z pracy również, tak bym powiedział, ale z drugiej strony również gmina Wisznice okiem Michała Moryla, bo jakiś czas temu dogadaliśmy się, czy z naszej rozmowy wyszło, że Michał przez najbliższy rok będzie fotografował gminę Wisznice w tych najlepszych fotograficznie momentach. Wtedy, kiedy jest dobre słońce, dobra pogoda, czy też na przykład w zimie, czy w lecie, czy na wiosnę. I wydamy w którymś momencie, czy przewodnik, czy promujący gminę Wisznice. Właśnie ze zdjęciami Michała, a również część tych zdjęć, która dzisiaj jest pokazywana, to te zdjęcia na Blade Runach będą zdobiły przez najbliższy rok gminę Wisznice. Także Urząd Gminy Wisznice. Urząd Gminy Wisznice. Natomiast rzeczywiście cieszę się, że znowu możemy robić wystawę właśnie w Centrum Kultury Chrześcijańskiej, które znowu odżyło. I w tej chwili mamy taki ambitny plan, żeby raz w miesiącu takie wystawy robić. Co najmniej 6-7 wystaw w ciągu roku. Już na następną, na pewno we wrześniu, zapraszam, będzie to wystawa pokazująca pracę pani Jolanty Kuśmierz, naszej artystki, nauczyciela plastyki. Byłą nauczycielkę plastyki już w szkole, w gimnazjum i w szkole podstawowej. Także jeszcze takiego szlifu w Centrum Kultury Chrześcijańskiej brak, ale lada chwila ten szlif będzie, ale chcieliśmy bardzo, żeby to miejsce zaczęło żyć i cieszę się, że żyje.